Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Dzisiaj w trochę oddalonym trybie, ponieważ w przybliżonym to niestety od noszenia tych maseczek pojawiają się wulkanizacje na mojej twarzy. O tym opowiem Wam później, bo testuję taką fajną serię kosmetyków, które mogą to zmienić, więc dam Wam znać jako dla medyków, którzy pracują w zawodzie i w sumie dla osób, które noszą dużo i długo w pracy maseczki. Ale dzisiaj jeden z przedostatni filmik o licencjacie, bo zauważyłam, że zostały mi jeszcze książki na licencjacie i zostały mi przedmioty na licencjacie na trzecim roku. Przedmioty na licencjacie na trzecim roku, ostatni semestr. O tym Wam jeszcze nie powiedziałam, także króciutko, naprawdę króciutko i szybciutko dzisiaj Wam opowiem. I będziemy zamykać naprawdę ten temat licencjatu, bo jak już wiecie, ja już jestem na magisterce i chciałabym zacząć kręcić coś o magisterce, ale zauważyłam, że brakuje właśnie tutaj tym pierwszym przedmiotem, jaki w drugim semestrze na trzecim roku był, to był POZ. Ogólnie przypominam, że tutaj nauka była zdalna, także w większej mierze raczej to wszystko przez platformę się odbywało. No i na tym POZ-cie, na ćwiczeniach, robiliśmy, były wykłady i ćwiczenia, projekt edukacyjny, rozmawialiśmy o medycynie pracy, o medycynie w szkole, mieliśmy test i wypisywanie recept. Głównie na wykładach raczej to był system opieki zdrowotnej, tak pokazany, wiecie, od kuchni, z czego składa się ten system, jak to wygląda, ile jest w podstawowej opiece zdrowotnej na jedną pielęgniarkę, ile tam przypada osób, na lekarza ile, na położną ile i jakie specjalizacje, jak to wygląda. Wszystko to było na wykładzie. Nie pokazuję Wam notatek, bo widzieliście, że w ostatnich filmach pokazywałam. Dlaczego? Tutaj mam spisane tylko wszystko. Ponieważ głównie te notatki jednak stały się internetowymi notatkami. Zaczęłam raczej tam działać troszeczkę. Nie przepadam za takimi notatkami. Część gdzieś tam zapisywałam rzeczywiście, żeby było łatwiej zapamiętać, ale większość raczej notatek miałam w komputerze, także dlatego nie pokazuję notatek, ponieważ to była już ta nauka zdalna, bo to był ten drugi semestr i tak akurat trafiło, że od marca był zdalny. Dalej mamy psychiatrię i pamiętam, że wykłady i ćwiczenia prowadziła ta sama pani, doktor, i tutaj było dużo wiedzy, był test z mniej więcej taki specjalizacyjny, naprawdę na taką pielęgniarkę, która się będzie tym zajmować. O anoreksji, o bulimii, o alkoholizmie, o manii, czyli o chorobie dwubiegunowej, o depresji. Był też proces pielęgnowania, pamiętam, no i był ten wielki test, naprawdę wielki, bo on miał chyba z 60 pytań, coś takiego. Kolejnym przedmiotem była to opieka paliatywna, czyli ta hospicyjna. Niestety tych praktyk w hospicjum było bardzo mało, a bardzo mi się tam podobało pod tym względem, że nigdy niczego nie brakowało. Zawsze jakoś ani sprzętu, atmosfera była bardzo fajna, więc szkoda. Tutaj było o odleżynach, o pielęgnacji ciała, o tym, że opieka hospicyjna obejmuje także rodzinę i także rodzinę w trakcie żałoby. Było też trochę o komunikacji z pacjentem. No, trzeba było ten proces pielęgnowania napisać, opisać jakąś wybraną jednostkę chorobową właśnie w tej opiece hospicyjnej i pamiętam, że też był test. I tutaj był po prostu był test. Z wykładów był test, a z ćwiczeń był ten proces. I ostatnim przedmiotem były to badania naukowe w pielęgniarstwie, gdzie po prostu Wasi promotorzy doradzali Wam, jak pisać pracę licencjacką. U mnie się to skończyło po prostu na drodze tak głównie mailowej, osobistej. Ale był taki przedmiot i to było właśnie na ZAL, dlatego trzeba było i w tamtym semestrze wysłać część pracy i w tym semestrze wysłać drugą część, żeby ten przedmiot mógł być zaliczony. No i w sumie to tyle, bardzo mało tych przedmiotów wyszło. Już Wam mówię dlaczego, ponieważ według tego całego planu, jak w lutym się tam pod koniec wracało, w połowie kwietnia mieliśmy mieć już wszystkie przedmioty skończone i wszystkie praktyki, czy tam praktyki jeszcze troszkę zostało, zaliczone. Tam do końca kwietnia miał być już amen, żebyśmy mogli skupić się na licencjacie. No i niestety tak nie było. 40% zaliczyliśmy zdalnie, jeśli chodzi o praktyki, jak już wspominałam,
a resztę 60 musieliśmy zaliczyć normalnie, że zrobiliśmy wymaz, poszliśmy do szpitala albo w centrum symulacji medycznej. No, o licencjacie i o tym, jak dobiegł końca, opowiadałam Wam w innych filmach, więc bardzo serdecznie Was do nich odsyłam. To był tylko taki szybki skrót przedmiotów na trzecim roku, semestr drugi. To życzę Wam miłego dnia, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i widzimy się jeszcze niedługo w książkach i po książkach kończymy rozmawiać o licencjacie, chyba że będziecie mieli jeszcze jakieś pytania. Jeśli macie, oczywiście piszcie w komentarzu. Pa!